Powołanie królewskie to jest nauczanie, które chciałbym, żeby dotknęło każdej chwili twojej codzienności. To jest bardzo ważny, bardzo ważna historia. Młodzi wychodzą, ale nie przejmujemy się tym. Często mówimy o czymś takim jak szara rzeczywistość, tak? Mówimy o czymś takim jak bo w Polsce, tak? Bo tutaj jest jak jest i takie tego typu historie. Natomiast chcemy spojrzeć na codzienność teraz przez Słowo Boże, czyli tak naprawdę przez Boże oczy. I mam nadzieję, że się zadziwisz, tak samo jak ja się zadziwiłem, kiedy zacząłem rozumieć, co ja tu robię, po co jestem. Oprócz oczywiście głoszenia Słowa Bożego, oprócz uzdrawiania, oprócz tych rzeczy, prawda? To naraz może się wydawać, że ta codzienność jest właśnie szara i jakaś taka bez sensu momentami, ale zaraz zobaczymy, że to jest absolutnie nie tak. Pierwsza rzecz. Powołanie królewskie. Co to jest powołanie królewskie? Zaraz zobaczysz, że to ciebie dotyczy bardzo, bardzo mocno. Fragmenty Pisma Świętego? Uda się? Okej. Okay. 1 Piotra 2,9. Już mówiłem o tym ostatnim razem, ale ten, wracamy do tego wersetu. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kim jesteś? Czy jesteś śmieciem tego świata? Czy jesteś niewolnikiem? Czy jesteś zerem? Kim jesteś? Wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. I dzisiaj będziemy się wgłębiali szczególnie, co to znaczy to słowo królewskim. To jakby dwa powołania są połączone. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy przyjmujesz chrzest, tak, to i Słowo Boże, i Kościół wyraźnie naucza, że uzyskujesz jakby trzy powołania. Dzięki temu, że jesteś zanurzony i zanurzona w Chrystusa. Powołanie królewskie, kapłańskie i prorockie. Tak? Rozumiemy to? I na przykład to, co robimy w Szkole Nowej Ewangelizacji, że głosimy, ewangelizujemy, uzdrawiamy w imię Pana Jezusa, to jest powołanie prorockie. Prorockie. To, że sprawujemy sakramenty, że przyjmujemy sakramenty, że oddajemy całe nasze życie, codzienność Bogu, to jest powołanie kapłańskie. Ale czym jest powołanie królewskie? Tak? Czym jest powołanie królewskie? Nowa rzecz, Basia? Nowa? Bo jeszcze o tym nie mówiłem, nie? Wiele lat żyję tymi prawdami, ale jakoś wam o tym nie powiedziałem, no ale czas już to powiedzieć. Uwaga! To, co nazywamy powołaniem świeckim, tak, to jest naprawdę powołanie królewskie. I ja osobiście nie znoszę i nie używam słowa świecki. W moim słowniku tego słowa nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w języku polskim świecki również znaczy ześwietczony, to znaczy oddalony od Boga, oddzielony od Boga. I dlatego ja tego słowa nie używam. Osobiście. Prawda? Ale w katechizmie Kościoła katolickiego przeczytamy, że powołanie świeckie to jest powołanie, w którym chodzi o to, żeby w Boży sposób, Bożymi prawdami i z Bożą pomocą przemieniać ten świat, czyli dotyczy tego świata, i przemieniać go w taki sposób, żeby się ten świat Bogu podobał. Czyli zaprowadzać, innymi słowy, Boże porządki i Boże rządy na tym świecie. I w swojej istocie to jest właśnie powołanie królewskie. Ale wejdziemy trochę głębiej w to, ok? Jak się zanurzymy w to głębiej, w Słowo Boże i w tę prawdę, to odkryjecie, mam nadzieję, kilka niesamowitych historii. Czyli już, jeżeli wiemy, że masz w sobie to powołanie królewskie, albo jeszcze jedną rzecz. Czy można mieć więcej niż jedno powołanie? Można?
Oczywiście. Najczęściej księża, kapłani mają najważniejsze z tych ich powołań, to jest powołanie kapłańskie, ale również głoszą przecież, czyli powołanie prorockie. Moje osobiste powołanie to jest powołanie prorockie i właśnie królewskie. To jest moje powołanie. I zobaczmy, czyli możesz odkrywać, każdy ma w sobie część tego powołania. Prawdopodobnie u ciebie to też będzie dominujące powołanie w twojej codzienności. I dlatego trzeba się zastanowić, co to znaczy królować. Księga Rodzaju 1:28. Po czym Bóg im pobłogosławił, oczywiście pierwszym ludziom, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto Słowo Boże. Zobacz, to powołanie jest błogosławieństwem. To jest błogosławieństwo, to jest coś niesamowitego. To, o czym Bóg tutaj mówi, to jest stricte twoja codzienność. Zobacz, bądź płodny i rozmnażaj się. Kiedy jestem z dziećmi, kiedy nawet jest mi ciężko, kiedy moje dzieci dają mi w kość, ja staram się sobie przypomnieć, że to jest część mojego powołania królewskiego. To jest część mojego panowania, to jest część mojego zasiedlania tej ziemi. Ja wypełniam Bożą wolę. To nie jest tak, że po prostu matka natura, coś tam, coś tam. Ja usłyszałem to zdanie i powtórzę wam. Ja nie mam matki natury, ja mam Boga Ojca. Rozumiemy? Nie ma czegoś takiego jak matka natura. Jest natomiast Bóg Ojciec, który wszystko stworzył. I On zapragnął, żebyśmy funkcjonowali w taki, a nie inny sposób. I On mówi, zaludnij ziemię i dalej uczyń ją sobie poddaną. Czyli Bóg chce, żebyś zdobywał ziemię i abyś nad nią panował. Abyś nad nią panował. I tak to, co często określamy właśnie praca zawodowa, zajęcie, moja odpowiedzialność, to tak naprawdę to jest królowanie nad danym aspektem życia i uwaga, to jest wypełnianie władzy, którą Bóg ci dał w Jego imieniu i to ma być dla Jego chwały. Zaraz będę jeszcze o tym mówił. To ma być dla Jego chwały i dla pożytku ciebie i innych ludzi. To jest niesamowite. Rozumiecie, zmieniamy te perspektywy naraz. Kiedy ja w sobotę, jutro jest sobota i będę mył toaletę, mówię teraz bardzo dosadnie, tak? To są moje obowiązki sobotnie. To ja mogę oczywiście się obrażać na to, że to robię, ale mogę zobaczyć, że to jest część mojego panowania nad światem. Kiedy ja zatrudniam ludzi w firmie, kiedy daję im utrzymanie, to jest część mojego panowania nad światem. W imię Pana Jezusa, czyli jako On. Rozumiemy, my nie tylko uzdrawiamy, czy kapłani przebaczają w imię Pana Jezusa, my w Jego imię wszystko mamy robić. Wszystko. A żeby zrobić wszystko w Jego imię, to trzeba rozumieć, tak, że każda z tych czynności jest w Jego imię i z Jego woli. Dalej. W liście do Rzymian 4:13 dalej czytamy, co to znaczy królować. Rzymian 4:13. Albowiem nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi, ważne, Abrahamowi i jego potomstwu, czyli nam. Pamiętamy? My przez wiarę w Jezusa stajemy się potomkami Abrahama. Pamiętamy? Że będzie kim? Dziedzicem czego? Tam się trochę zgięło to. Dziedzicem świata. To jest niesamowite. Ostatnio moje dzieci właśnie pływały na basenie wczoraj i ja miałem czas, sobie czytałem Pismo Święte i tak dalej. I jak zobaczyłem ten werset, to tak mnie uderzył, że stwierdziłem, muszę wam go przeczytać. Potomstwo Abrahama jest dziedzicem czego? Czy kto ma rządzić tym światem? No my. No tak czy nie? My to mamy zrobić.
My, potomstwo Abrahama, mamy dla Boga rządzić tym światem, czyli tym miastem, czyli tym krajem. W sposób bardzo konkretny i praktyczny. A moc do tego przyjmujemy przez wiarę. Ja o tym będę jeszcze mówił. Dzisiaj będę mówił tak bardziej, powiedzmy, od strony duchowej, a za tydzień powiem już bardzo konkretnie, krok po kroku, w czym to się przejawia. I od strony duchowej, i od strony takiej przyrodzonej. Ale dzisiaj chcę wam w ogóle jakby tą koncepcję włożyć do głowy, że twoje powołanie jest powołaniem królewskim. Chociaż dzisiaj możesz czuć się niewolnikiem i ostatnim z ostatnich, to nie zmienia faktu, że twoje powołanie jest królewskie. Rozumiemy to? To, jak się czujesz i kto, gdzie jesteś w życiu, nie ma najmniejszego znaczenia. Z Bogiem to jest niesamowite. To nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie jesteś i dlaczego tam jesteś. Kiedy przyjmiesz to, co Bóg do ciebie mówi, zaczniesz się stosować do Jego słowa, to On wypełni to słowo, kropka. Czyli mamy być dziedzicami świata. I 1 Koryntian 4,8 Święty Paweł upomina, słuchajcie, gmina w Koryncie to była najbardziej charyzmatyczna gmina, tak? Oni szaleli tam, uzdrowienia, wskrzeszenia, no wszystko tam się działo. Ale przy okazji widzimy, że tam się wydarzyła jeszcze jedna rzecz. Oni odkryli, co to znaczy królować. I zobaczcie, w 1 Koryntian 4,8 Święty Paweł ich upomina i mówi tak. Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas. Otóż tak. Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Przeczytaliście kiedyś ten fragment? Jak dla mnie jest bombowy. Zobaczcie, co Święty Paweł mówi. Święty Paweł mówi, że to królowanie przejawia się w wielkich konkretach. W przejmowaniu władzy, w przejmowaniu ziemi po prostu. I Koryntianie, jako młoda gmina, przyjmowali od Boga nie tylko uzdrowienia, nie tylko inne nadprzyrodzone przejawy, ale również właśnie władzę i bogactwo. I o co on ma żal do nich? Czy o to, że to zrobili? Nie, nie o to. On ma żal o coś innego. Święty Paweł mówi, zaczęliście królować bez nas. Zobaczcie, powołanie świętego Pawła to było głównie powołanie prorockie. Tak? To było prorockie. Głoszenie, nawracanie. Nawet święty Paweł mówi, że nie chce chrzcić, on chce tylko głosić. I zobaczcie, tu widać niesamowicie, że powołanie prorockie potrzebuje powołania królewskiego, żeby funkcjonować. Święty Paweł mówi, to wspaniale, że zaczynacie rządzić, to wspaniale, że Bóg wam daje bogactwo, to wszystko super, ale wy macie z tego nas utrzymywać. Mamy współkrólować z wami. I tutaj zaczynają się odkrywać pewne tajemnice, pewne Boże zasady. Nawet trzeba, żebyście królowali. No właśnie, czyli zobaczcie, pojawia się bardzo ciekawa sytuacja. Najczęściej myślimy o sobie dokładnie na odwrót niż to, co Słowo Boże mówi. Mamy taką mentalność, niech ktoś nami rządzi, niech ktoś nam powie, co mamy zrobić, niech ktoś przejmie władzę nad nami. A Słowo Boże mówi dokładnie na odwrót. My jako wierzący, jako potomstwo Abrahama mamy dokładnie działać na odwrót. Mamy uczyć się, sprawować władzę, przejmować władzę od najmniejszych rzeczy do coraz większych, większych, aż do wszystkich rzeczy. No i pojawia się pytanie, po co Bogu takie powołanie królewskie? Tak, no bo powołanie prorockie, kapłańskie, jakoś tam rozumiemy, tak? To jest takie bardzo w cudzysłowie Boże. Ale po co Bogu powołanie królewskie? I zobaczmy, Wyjścia 19:5. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia.
Oto Słowo Boże. Bóg mówi, potrzebuję Ciebie, chcę, żebyś był moją specjalną, szczególną własnością. Bóg chce przez Ciebie prowadzić swoje sprawy na ziemi. Bóg chce swoje prawa egzekwować przez Ciebie. Przez Ciebie. Wiecie, u mnie na przykład w firmach, mam kilka tych firm i nigdy nie mówię o czymś takim, że na przykład nie mówimy głupich żartów, nie przeklinamy. Nie mówię takich rzeczy. Nie mówię też nikomu, że ma się golić, że ma ładnie wyglądać. Nie mamy czegoś takiego, że trzeba być ubranym w jakiś sposób. Nie mówię tego. Ale ludzie, którzy nawet przyszli do firmy i zachowywali się niewłaściwie, bardzo szybko wyczuwają, że tutaj te rzeczy nie przystoją. Nie ma tych rzeczy. Nie ma. Chłopaki są zawsze ogoleni, w koszulach. Nie ma żadnych głupich żartów. Nie słyszałem wulgarnego słowa. Ani raz. Rozumiecie? Oni wiedzą, że to jest moje terytorium i na tym terytorium tych rzeczy nie ma. Rozumiesz? I na Twoim terytorium tych rzeczy też ma nie być. Tam, gdzie Ty jesteś, tam, gdzie jest Twoja władza, tam jest Boża władza i tam są Boże standardy. Rozumiesz? Czyli Bóg przez Ciebie wprowadza władzę w świat. My chcemy, żeby pogańscy władcy, czyli żeby poganie wprowadzali Boże zasady. Nie! To ludzie wierzący muszą stanąć w miejscu władzy i odpowiedzialności i wtedy tych rzeczy nie będzie, których nie chcemy. Po prostu ich nie będzie. I to jest zadanie dla mnie i dla Ciebie. Oczywiście, tak jak we wszystkim, Bóg zaczyna nam dawać od rzeczy małych do większych. Jeżeli sprawdzisz się w rzeczy małej, Bóg da Ci rzecz większą. Okej. Czyli pierwsza, że Bóg swoją władzę w ten sposób sprawuje na ziemi, przez nas, przez Ciebie. A druga rzecz, to trzeba bardzo dokładnie zrozumieć. Jeżeli chcemy wzrastać w tym powołaniu i w Bożym Królestwie, to trzeba bardzo zrozumieć jedną rzecz, że Bóg kocha nawet grzeszników. Że Bóg nie kocha tylko tych, którzy są Mu posłuszni, tylko Bóg kocha nawet grzeszników i przez swoją dobroć chce ich przywieźć do nawrócenia. I teraz zgadnij, przez kogo Bóg chce objawiać poganom swoją dobroć. Zobaczmy. Tak, przez Ciebie. Księga Rodzaju 45:7. To jest historia Józefa Egipskiego, który został zdradzony przez braci, niemalże zabity, sprzedany jako niewolnik, przechodził różne koleje losu, był w niewoli przez 21 lat. I po tym czasie w cudowny sposób Bóg go wyciąga z więzienia, stawia go przed faraonem, on tłumaczy faraonowi sen. I o tych sprawach, jak Bóg objawia swoje błogosławieństwo, będę więcej mówił, nagramy takie DVD, jedno nauczanie jest na YouTubie o błogosławieństwie Abrahama, albo nawet dwa nauczania, a resztę nagramy na DVD, to będzie też taki fajny materiał. W ogóle może taka rzecz, ten materiał, który teraz mówię, plus błogosławieństwo Abrahama, plus kurs Crowna, to jest pewna całość. To jest pewna całość. Czyli ten kurs Crowna, który tam był powiedziany, że właśnie idzie, to jest bardzo taka fajna rzecz, taka podstawa. Na kursie Crown mówimy dużo o takich rzeczach, o Bożych zasadach w codzienności, czyli jak należy coś robić. W błogosławieństwie Abrahama i tutaj będę mówił też o tej nadprzyrodzonej rzeczywistości. Ale jak złączymy jedno z drugim i z trzecim, to właśnie jest to, o co nam chodzi. Dobrze, czyli 45:7. I Józef mówi coś takiego i to jest bardzo ciekawy moment. Józef się przedstawił przed braćmi, oni się go oczywiście bali. I on ich pociesza, żeby się go nie bali. I pociesza ich tymi słowami. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. I 40, werset 8, przepraszam. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg,
który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Czyli po co Bóg uczynił Józefa władcą nad całym Egiptem? Po co? Żeby uchronić od śmierci całego Izraela, ale również wszystkie okoliczne ludy pogańskie. Jak sobie to uświadomiłem, to był dla mnie taki szok. Bóg posłał jednego wiernego, słuchającego sługę, ustanowił go władcą Egiptu, oczywiście po to, żeby jego prawa były przestrzegane, ale druga rzecz, żeby błogosławieństwo spłynęło na wszystkich. Na wszystkich w koło. I wierzących, i niewierzących. Na wszystkich w koło. To jest niesamowite. Czyli druga rzecz. Dlaczego Bóg chce dawać i daje nam to powołanie i błogosławi nam zgodnie z tym powołaniem? Jest taka, że przez ciebie ludzie naokoło otrzymują błogosławieństwo i poznają, jaki jest Bóg dla nich. I ty ratujesz ich zdrowie, ich życie. I oni przez ciebie poznają Boga. Dużo by jeszcze mówić. Myślę, że będę kończył za tydzień, bo jest trochę chłodno. Będę za tydzień mówił o tym, dlaczego większość chrześcijan jest niewolnikami. I Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Dlaczego nie jesteśmy, jakby nie wchodzimy w to królowanie, tylko jesteśmy niewolnikami? I dlaczego często Bóg woli dawać poganom władzę niż nam? To za tydzień o tym powiem. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby Bóg chciał władzę dawać tobie? Bo nam się wydaje, że trzeba tę władzę wywalczyć. Nie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Jezus na krzyżu wywalczył wszelką władzę w niebie i na ziemi. I teraz to Jezus może dać tę ziemię komu chce. I teraz jest tylko pytanie, jak sprawić, żeby chciał tę władzę dać tobie? To jest pytanie, które mnie nurtowało, kiedy odkryłem, że cała władza należy do Jezusa. Mówię, Panie Jezu, jak stać się kimś, komu Ty chcesz dać władzę? Ja chcę być taką osobą. I modliłem się i mówię, na pewno to gdzieś jest w Twoim Słowie. Na pewno gdzieś o tym mówisz. Tak, i jest. I jest. Bardzo wyraźnie. W Ewangelii Mateusza Jezus o tym wyraźnie mówi. Ale o tym powiem następnym razem, bo dzisiaj jest ważna decyzja. Dzisiaj jest ważna decyzja przed Tobą. Czy chcesz zacząć patrzeć na swoje życie, na swoje obowiązki, na swoją codzienność, jako na powołanie, które dał Ci Pan? Czy chcesz zacząć patrzeć jako na Twoje małe królowanie, które jeżeli będzie przyjęte i odpowiednio przeżywane, to urośnie? Czy chcesz przestać myśleć o sobie, że jesteś nikim, że jesteś Bogu niepotrzebny, że Twoja codzienność jest do bani, a chcesz zacząć celebrować każdy dzień i każdy obowiązek jako powołanie, część Twojego powołania królewskiego? Oczywiście to będzie wymagało wysiłku. O tym wysiłku będę mówił za tydzień, ale tego wysiłku nie będzie, jeżeli nie będzie tego pragnienia w Twoim sercu, że tak, ja chcę całą moją codzienność oddać Tobie, Jezu. Tak? Jest takie pragnienie? Oddajmy to Bogu na modlitwie. Zapraszam, wstańmy. Panie Jezu, Twoje słowo mówi, że jeżeli się przypatrzymy temu, skąd nas wziąłeś, to niewielu jest możnych i niewielu jest cenionych w świecie, ale Twoje słowo mówi, że Ty wybierasz właśnie to, co nie jest. Jezu Chryste, ja chcę dzisiaj stanąć przed Tobą
i wyznać, że chociaż może we własnych oczach jestem mały, moje życie wydaje mi się nieznaczące, nie mające wpływu na otoczenie, na świat wokół mnie, to jednak chcę dzisiaj przyjąć to słowo, że Ty chcesz, abym był dziedzicem świata. Jezu Chryste, ja dzisiaj przyjmuję od Ciebie to powołanie królewskie. Ja przyjmuję od Ciebie to, że Ty masz plan na każdy dzień mojego życia, nie tylko na służbę, ale na moje bycie, na moje życie, na moje obowiązki i że to ma głęboki, wielki sens. I ja, Panie Jezu, chcę przyjąć ten sens i uznać ten sens. I przez wiarę, Panie, chcę przyjąć, że moje życie będzie się zmieniało, że moje patrzenie, mój stosunek do mojego życia będzie się zmieniał. I Ty będziesz mnie stawiał, Panie, coraz wyżej. Będziesz mnie stawiał coraz wyżej, aby Twoje prawa były przestrzegane i aby inni przyjmowali błogosławieństwo przeze mnie. Tak, przeze mnie. Powiedz Panu Jezusowi, przeze mnie. Powiedz Panu Jezusowi, że inni będą przyjmowali błogosławieństwo, wszelkie błogosławieństwo, i duchowe, i emocjonalne, i materialne, przez Ciebie. Tak, Jezu Chryste, ja mówię Tobie, oto ja, poślij mnie. Tak, chcę głosić Twoje słowo, ale chcę również być kanałem Twojego błogosławieństwa, Twojej władzy, Twojego panowania na tym świecie. Amen. Amen. Za tydzień kontynuujemy. Te fragmenty, które podawałem, zacznijcie rozważać. Rozważajcie je w domu. Chcesz coś powiedzieć? Rozważajcie te fragmenty. Wchodźcie w to. To są rzeczy kluczowe dla Twojego życia. Nie dodatkowe, tylko kluczowe. Tak? Amen.